Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Produkcja zwierzęca, bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pielęgnacja zwierząt gospodarskich wpływa na ich zdrowie, higienę oraz wyniki produkcyjne. Zwierzęta zadbane mają lepsze samopoczucie, są zdrowsze, przez co przy zapewnieniu optymalnych pozostałych czynników wpływających na produkcyjność, to jest żywieniu, warunkach dobrostanu, osiągają wyższy poziom wydajności, a to przekłada się na efekt ekonomiczny hodowcy, gospodarstwa. Najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych oraz profilaktycznych wykonywanych jest na najmłodszej grupie trzody chlewnej, czyli prosiętach. Czynności poporodowe dotyczące prosiąt. Oczyszczenie pyszczka i nozdrzy ze śluzu. Odcięcie i zdezynfekowanie pępowiny. Wytarcie całego ciała do sucha. Przycięcie, skrócenie kiełków. Podstawienie do wymienia lochy, by napiły się siary. Zapewnienie źródła ciepła. Okres odchowu prosiąt zdecydowanie wpływa na późniejsze wyniki produkcyjne i zdrowotne zwierząt. W kolejnych dniach po porodzie prosiętom wykonuje się szczepienia ochronne żelazem, kastrację, trzebienie, skracanie ogonków, kurtyzację. Do stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych trzody chlewnej należy kontrola objawów kulawizny. Należy zwracać uwagę na trudności ze wstawaniem, widoczne urazy, opuchlizny kończyn, sztywny zad. Zapobieganie powinno odbywać się na bieżąco poprzez usuwanie głównych przyczyn schorzeń, czyli np. mokra posadzka, zły stan higieniczny posadzki, uszkodzona powierzchnia podłoża. Pielęgnacja świń obejmuje również utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych i higienicznych w strefie przebywania zwierząt. Higiena dotyczy głównie czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń. Czyszczenie trzody ogranicza ryzyko strat spowodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado zwierząt. Utrzymanie sterylnej czystości w chlewni jest niemożliwe, jednak prawidłowe zabiegi pielęgnacyjne ograniczają do minimum poziom niebezpiecznych zarazków. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.